Wymyślili sobie, żeby wody nie masz. Za wodę jest wszędzie. Rzeczywiście, ja też twierdzę, że można w sytuacjach granicznych, ekstremalnych, w ciągu minuty przeżyć więcej niż w ciągu roku tutaj, pod względem adrenaliny emocji. Wydaje mi się, że większość ludzi, którzy się wspinają, szczególnie w górach wysokich, prawie alpinizm, a niektórzy również w wspinaniu sportowym, myślę, może w mniejszym zakresie, ale również, mają takie potrzeby przeżywania emocji, bardzo wensity takich, jak to się mówi, zagęszczonych. Widocznie no, jedni są mniej, bardziej zakłani, drudzy są mniej zakłani. Są i tacy, którzy położą się na torach, to no, i czekają na 16, aż przyjedzie. Ale można też wziąć sprawy w swoje ręce i starać się przeżyć coś, prawda? Czyli ta aktywność, rozmiana szeroko jest to strasznie ważna, mimo jest o pasji. No, z pasji na szczęście trzeba się tłumaczyć. Dlaczego góry? Wydaje mi się, że człowiek ciągnie do nieznanego. Ktoś powiedział, że alpinizm to jest taki moment w życiu człowieka, kiedy w głowie zaczyna. Pojawia się potrzeba odkryć nieodkryte, dotknąć nieodkryte, zobaczyć tego, co nie było widać. Stąd na przykład te baśnie za górami, za lasami, bo to buduje dziecko wrażenie, że coś, czego nie widać gdzieś, prawda? Gdzieś daleko, bo coś, co tu jest za dotknięcie ręki, to tak widać, prawda? Natomiast w górach jest dziesiątki, setki sytuacji, których nie znamy. I wydaje mi się, że to jest również też bardzo ważnym elementem, ta poznawczość, czyli coś, czego nie ma, a chcemy zobaczyć, czy dotknąć. To pojęcie zdobywania dziewiczych szczytów, czy przejścia dróg, gdzie nie przeszedł. To jednak jest taka potrzeba, może i ucieczka. Niektórzy twierdzą, że to ucieczka, ja nie do końca się zgadzam, że to jest ucieczka od życia codziennego, bo jest też taka filozofia, która mówi, że ludzie, którzy sobie nie radzą w życiu codziennym, to uciekają tam. Może w niektórych przypadkach takie przypadki się zdarzają. Natomiast moje otoczenie wśród moich znajomych raczej są wszystko ludzie aktywni i zawodowo, i w inny sposób, i nie tylko w górach, także to jakby wyprzeczy to. Człowiek wie, że to jest tak z tym kawałem, nie? Jak się skarżył Żyd, że mam 10 dzieci, i się tam w środku tego, i radził, żeby jeszcze sobie kozę wziął, a potem tą kozę wyrzuci, to mu się zrobi lepiej. Coś tu jest z tym, że człowiek jadąc z góry, przebywając w trudnych warunkach, ekstremalnych warunkach, docenia po powrocie rzeczy trywialne, normalne, zwykłe. Przecież normalnie, jeśli rano pijecie kawę z, nie wiem, z porcelanowej filiżanki, no normalne, czy tam śpi się w pościeli wyprasowanej, normalne. Pewnie jak się śpi dwa miesiące w grudniu, śpi gorzej, się wróci do tej pościeli, to się znowu postrzega po prostu wartość tego. Czyli to jak gdyby odnawia, to jest taka terapeutyczna metoda, jeśli chodzi o to, co człowieka otacza. Jak również w mojej opinii wyjazdy w góry, nie tylko w góry, w ogóle wyjazdy, weekend, czy dłuższy czas, urlop. Pan Bóg miał łeb, nie? Mówiąc, że chcą się jeden dzień odpocząć. To nie tylko chodzi o to, żeby odpocząć fizycznie, ale żeby zregenerować. Jest, następuje taki reset. Nie wiem, czy zauważyliście, pojedziecie nawet w Beskidy czy gdzieś na jakąś wyrypę, wróci się powiedzieć, jak człowiek jest zresetowany. Czyli jest ta higiena potrzebna, oczywiście w dłuższej perspektywie, idziemy na 2-3 miesiące, oczywiście te uczucia są głębsze z pewnością. Dlatego tu się zgadzam z moimi poprzednikami i z Walterem Bonatym, którego też szanuję za to, że dla nich góry były tak dla mnie traktowane nie przedmiotowo, a podmiotowo, czyli rodzaj kogoś, nie coś, a kogoś, bo można powiedzieć, że góry to w końcu kupę kamienie się nie budowy, prawda? Ale można sobie filozofię zbudować, że to jest podmiot. I wtedy jest pojęcie miłości do góry, czy trzeba pokochać góry, trzeba pokochać kamienie, ale góry jako tak, przez duże G, można pokochać. A to, co powoduje? To powoduje to, że człowiek nabywa respekt. Do góry jest potrzebny respekt, nie tylko do różnego rodzaju działalności. Czyli nie strach, lęk, ale respekt. I to można przejść teraz do pojęcia strachu. To jest też taki strasznie ważny element, który nas otacza wokół. Was też otacza strach. Często jesteście bliscy takich sytuacji, tylko trzeba wyraźnie odróżnić strach od lęku. Strach, w mojej opinii, czy w tym, co my robimy, to jest takie pojęcie kreatywne. Czyli to jest rodzaj wyobraźni. Bo strach powinien budować wyobraźnię, prawda? Czyli o, muszę przewidzieć, to może się wydarzyć, lub też czerpać z zasobów, doświadczenia, nauki, literatury, żeby wiedzieć, co robić, jakie działania przedsięwzięć. Natomiast lęk to jest taka, dla mnie, jak nie znam definicji, bo ja powiem się trochę, ale lęk będzie dla mnie taki niekreatywny, czyli destrukcyjny, który wynika nie wiadomo z czego, jak gdyby, albo z braku właśnie, z braku wiary w siebie,
A do strachu nie należy się, że tak powiem, nie strachu, należy się wstydzić. Strach każdy powinien mieć. To jest normalne. Gwarancja bezpieczeństwa. Tak, bo to jest gwarancja bezpieczeństwa. I strach jest bardzo pozytywny. Na przykład pytałem się, no jak idziecie w górę, się nie boicie? No, oczywiście się boimy. Tylko mówię, to nie jest lęk, to jest strach. I to taki strach trzeba mieć, bo on jest potrzebny również w życiu. Oczywiście można, patrząc na człowieka, że tu jest karbówka, komputer, te wszystkie lęki, tak mówię o lękach, na przykład bojaś lęk można albo metodą psychologiczną zwalczyć, prawda? Czyli nie wiem, stanąć przed lustrem, albo można oprzeć swoje dokonania, pracę, pasję, czyli takie trzeba mieć pasmo drobnych sukcesów, które utwierdzają człowieka, że człowiek jednak coś potrafi, prawda? Byłem na Wereście, to tam nie zrobię tego, nie? Można oczywiście w sposób sztuczny oszukać. Można sobie. Stąd, to proszę sobie powiedzieć, no nie jest prosto w okopach siedzą żołnierze, co tak sobie idą z okopów, żeby zginąć. No trzeba ich jakoś tam, no są środki wydłużające. Wiadomo, w latach 40. była ta wódka, nie, pierwot, właśnie. Czyli można oszukać, to jest też metoda chemiczna oszukania wspaniałego komputera, jaką jest głowa, prawda? Ale można też wypracować w sposób świadomy i inny, żeby uniknąć stresu i lęku. To inaczej to by trzeba co drugiego mieć terapeutę w Polsce, bo jak to mówi kolega, muszę się napić, bo strach jechać. Natomiast oczywiście są jeszcze inne aspekty stanu, bo inaczej, że tak powiem, bo przeżywa ktoś, kto jest zupełnie wolnym człowiekiem, inaczej ktoś, kto ma rodzinę, czy też bliskie związki z innymi osobami, czy bardzo mocno zmocowany gdzieś, to są dalsze elementy. Z pewnością dla powodzenia, dla sukcesu w ogóle w górach czy w działalności, dobrze jest mieć taką umiejętność wyłączania się z tej sprawy. Oczywiście to nie każdy potrafi, ja akurat oczywiście przyznać może to jest źle, ale potrafię się na wspinanie wyłączyć kompletnie. Mi się nie zdarzało, żeby w trudnej sytuacji, żebym akurat myślał o rodzinie czy o kimś. To jest takie bardzo ważne, ponieważ on nie prowadzi do rozpraszania, do jakichś tam sytuacji takich dziwnych. Także lepiej mieć twardą psychikę w tym momencie. Ale człowiek po wyprawie oczywiście chce wrócić do domu po to, żeby znów pojechać. Oczywiście znów następna teoria zmian, która nam jest strasznie potrzebna, czyli odmian czy przerw. Nawet w związkach jest to ważny element takiej higieny pewnej, że od czasu trzeba wyjechać w ogóle zbyt często, ale tam się wyjeżdżało. No ale takie były czasy, no doprawdy nie pamiętacie tych czasów, ale w 80-tych latach ja pracowałem w Przemyśle, więc były tak zwane grupy przeszeregowania. Na przykład miało się grupę 8, 9, 10. Zaczynało się w 8, minęły 2 lata, otrzymało się grupę 9, minęły 2 lata, otrzymało się grupę 10. Więc można było sobie wyobrazić, że za 20 lat miał grupę 17 i po 100 zł co 2 lata. To jest to bezsens w ogóle. To było coś, co nie kreowało aktywności, a raczej pasywność w działaniu. W związku z tym mieliśmy wyjechać. Opuścić pracę. Rzeczywiście tak się stało, co nie jest może dobrym przykładem, aczkolwiek mogę powiedzieć, że 10 lat pracowałem, 11, przepraszam, studia pracowałem, bo 11 lat pracowałem dla Polski, jaka ma tam nie była, czy pierwsza, czy druga, czy trzecia, czy pospolita, ale jednak. A potem zostawiliśmy zawód, ponieważ to się już jak gdyby nie dało się pogodzić wszystkiego. No niestety są pewne koszty. Z pewnością wiecie, czytacie dużo, czy oglądacie telewizję, chociaż nie radzę oglądać telewizji, bo ja od 6 lat że od 7 nie mam telewizora w domu i nie będę miał. I muszę wam powiedzieć, co źle wygląda, dobrze, nie? Nie musi, telewizor nie jest potrzebny. Kancer, nie ma telewizora. Natomiast prawdą jest, nie umiem tego określić dokładnie, ale jest coś takiego jak cienka czerwona linia, czyli ta graniczna jakaś linia, do której warto się zbliżać po to, żeby inaczej, żeby był inny smak życia. To jest coś takiego, że to jest takie granie troszeczkę ze śmiercią, czyli tak zbliżyć się, ale tak nie za bardzo, prawda? Bo nie można przekroczyć tej linii. I muszę powiedzieć, co się zawiedło, się wzmocni. Tak, to co mi nie zawiedło, wzmocni. W związku z tym człowiek będąc w pobliżu tej cienkiej czerwonej linii wraca mocniejszy, ponieważ te doznania są głębsze. Inaczej patrzy człowiek na życie, na śmierć, na codzienność. To jest tak, no czasem warto pojechać do szpitala dziecięcego onkologicznego i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Natomiast oczywiście nie znaczy, że to trzeba robić, ale to jest jeden z przykładów.
Natomiast w górach, no, człowiek bywa często blisko, no, przez sam fakt, że tu jestem, to znaczy, że nie przekroczyłem tej granicy. Natomiast zdarzało mi się parę razy być bardzo blisko, to znaczy nie być bardzo blisko, też nie, bo to jest niemierzalne. To można mierzyć emocjami chyba tylko, nie centymetrem, ani czasem. W sytuacjach, było trzykrotnie, był taki stres, gdzie podejmowałem takie, no, przedsięwzięcie może trochę ryzykowne, trochę ryzykowne, aczkolwiek już było oparte o pewne moje doświadczenie, bo to były takie rzeczy, moje solowe wspinanie, które robiłem, no nie wiem, pierwsza solówkę po 14 latach wspinania, więc to nie tak, że sobie popatrzyłem na ścianę, o, to jest to samo, to ileś bagaż doświadczeń był za mną, głównie do takich przedsięwzięć jest potrzebna znajomość własnego organizmu, czyli jaką odporność na psychiczną, fizyczną, determinację, wytrzymałość, etc., etc. I w takich przedsięwzięciach miałem i wszystkich tych trzykrotnie takie osoby, które się robiłem, gdzie na przykład na Beologii, nieważne jak jeszcze 8 miesięcy robiłem nową drogę samotnie, to taką drogę to po prostu się bierze dwie dziabki, czyli dwa czekany, tak, i oczywiście bez liny, czyli na żywca. Trzeba się wspinać, prawda? Już pokonałem gdzieś 1500 metrów ściany, zostało mi 200 metrów do szczytu. Sądziłem, że tam jest wodowe pole, po którym wyjdę. Okazało się, że to tego nie mogłem wiedzieć. Że to był z górnych partii szczytowych śnieg, który spadł na skały. Taką krótką, cienką warstwę zrobił na skałach. To właśnie była skalna ściana. No ja miałem tylko te dwie dziabki, raki, bez liny i w ogóle. No bałem się, że zejdźmy, bo to, który nie istnieje takiej możliwości. Przy takich solówkach trzeba wejść przez szczyt i zejść łatwiejszą drogą. I pamiętam, że miałem takie momenty, ponieważ miotałem się, to się tak nazywa. Miałem tam kilkadziesiąt metrów do zrobienia i próbowałem lewo, prawo, trawersy. I za każdym razem konsultowałem z kimś decyzję. Ktoś tam miał twarzy, ani ci ktoś, czyli partner. Czyli to było na bazie, ja uważam, że pewnego stresu psychicznego i fizycznego człowiek szuka przyjaciela, czy pomocy. Stąd to uważam, że to jest też jeden dowód, że jesteśmy stadnym strasznym zwierzęciem. Potrzebujemy drugiego człowieka. I w sytuacjach trudnych i radosnych sukcesu również mogę o tym powiedzieć. Ale w takich trudnych sytuacjach, i oczywiście ja się łapałem, czyli to, że nie ma, nie? Ale to podświadomie, co 2-3 minuty znów, z kim się robi. Po prostu chciałem skonsultować, czy dobrze robię, czy źle, czy w tą, czy jak. Czy jest taka potrzeba partnerstwa, mimo że nie było partnera. Oczywiście nie są to, bo są oczywiście jeszcze halucynacyjne sytuacje związane z niedotlenieniem, czy coś takiego. To są takie przypadki, gdzie nie dotyczyły tych spraw, tylko raczej stresu. Jest w ogóle takie powszechne powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga. Bo Bóg uosabia taki ogólny przyjaciel, prawda, je. Czyli człowiek szuka w sytuacjach trudnych, co? Pomocy w nadprzyrodzonych sytuacjach, prawda? Był przyjaciel, który no nie ma, to ktoś jakiś, nie? Czyli jest taka potrzeba no, pomocy drugiego człowieka. To samo jest, oprócz sytuacji trudnych, wydaje mi się, sukcesem. Wydaje mi się, że sukces też trzeba mieć z kim podzielić. Nie istnieje sukces samotności. Bo gdyby ja doświadczyłem to, w 1996 roku rozpoczęłem drogę malarską sam, na Gaparła się wspinałem samotnie. Szedłem na szczyt, w ogóle myślałem o tym tylko, żeby uratować życie, zejść. W ogóle do mnie docierało to, że to jest ostatni szczyt, że go zrobiłem sam. Że... I potem im dalej od góry, im bliżej bliskich ludzi, tym bardziej człowiek odczuwa sukces. Chciałem wcześniej wrócić to, co się wspomniało, bo to myślałem te szare komórki. Chciałem powiedzieć, żeby osiągnąć jakiekolwiek dziedziny, to istnieją koszty pewnie, pewnie o rodzinie, o tych sprawach. Bo dziś, prawie w każdej dziedzinie, proszę patrzeć na sport, na inne, może nie wszystkie dyscypliny, ale generalnie różne rodzaje działalności, ta poprzeczka w świecie jest tak wysoko już w różnych dyscyplinach, nie tylko sportu w ogóle. Postawiona, żeby osiągnąć sukces, to no, bardzo często dojść to kosztem czymś, prawda? Albo własnego zdrowia, albo czyjegoś zdrowia, rodziny, znajomych, bliskich, pracy, kariery innej, zawodowej. Niestety świat szedł do przodu i te oczekiwania są coraz większe. W związku z tym trzeba być nastawiony na to, że jeśli coś się robi, to trzeba robić porządnie. W związku z tym
wracając do tego, że musieliśmy zawód zostawić, to wynikało głównie z tego, że nie dało się pogodzić spraw zawodowych z jakimś profesjonalnym operaniem występu. Natomiast halucynogenne pędy się również zdarzają, a to bym zakwalifikował do kwestii patologii mózgu. No cóż, zakłócenie wynikające z niedotlenienia mózgu to jest taki komputer, który się zakłócenie. I wtedy się zdarzają najdziwniejsze rzeczy, bo jak się zdarzały. Jakieś decyzje zupełnie niezrozumiałe, ale to są dysfunkcje mózgu, powiedzmy. Zresztą takie badania były prowadzone. Nawet byłem jednym z poddanych takim badaniom właśnie profesora Elca. No ale jakoś tam nie bardzo wykazano. Short memory głównie sprawdzano. Wyszło na to, że możemy na to pamięć. Oni twierdzili, że prawdopodobnie ten rebiel, czy budowa figury zapasowej jest bardzo uaktywniona. W naszej sytuacji, bo na pewno stwierdzono, że odumierają. Oni wybrali taką grupę ludzi, 10 z Europy, którzy bardzo często przebywali w 8 miesięcy bez tlenu. Do życia ślicznej butli z tlenem. Chcieli sprawdzić, jaki miało na nas wpływ. Okazało się, że nie jest tak źle. Wszyscy mieliśmy arytmię. To jest też do interpretacji. To jest dużo dziewczyn, może wspomnę. Nie wiem, czy dziewczęta pamiętają taką panią, która się nazywa Wanda Rutkiewicz. Wspaniała pianistka polska. W mojej opinii najwspanialszą pianistką, jaka była w historii. Niestety nie żyje. Była strasznie ambitna kobieta. Wanda bardzo dużo osiągała taką determinację, ambicją na tych badaniach. Pamiętam profesor Keller, bo to były takie skomplikowane badania, jakie nigdy w życiu nie przeszedłem. Ja oczywiście tylko dwa razy w życiu się badałem. Właśnie w 87 i teraz w 2003 przyjechałem po K2 i coś mi stawy zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Pojechałem do znajomej. Ona mnie leczy, coś tam robi. W końcu mówię, kiedy ty robiłeś badania jakieś lekarskie? No mówię, zaraz, w 87. Mówię, a krew? Mówię, to 87. Wiesz co, to ja cię nie leczę. To ty możesz być nowotwór, może masz zapalenie pysolera, daj proszę zmusić te badania. Czyli po 16 latach mnie zmusiła do tego, żeby pójść do lekarza i zrobić badania. A wtedy, w 87 roku, były takie badania od rana do wieczora, 3-4 dni, no wszystko. To jest możliwe, to nie da się opisać, ale nieważne. No i właśnie to były takie partie tych badań, czy po badaniach układu krążenia serca, te wszystkie taśmy, czembry, no wszystko co możliwe. I profesor mówi tak do Jurka, no Jurek, ty masz rytm serca, chyba na bazie elektrycznej, mówi tam popala się rytm, no o czasem sobie popala, po prostu dobrze. Do mnie mówi, ty masz arytmię, po prostu mięsień, gdzieś sam tam coś, po prostu podczas wysiłku to pompowuje otwiery. Po czym mówi do Wandy, no ty Wandy nie masz arytmii. Wandzie, oczywiście, że nie ma arytmii. Znaczy po prostu w zasadzie każdy sportowiec, który uprawia wytrzymałość sportu, musi mieć arytmię. To niemożliwe, to poproszę jeszcze raz badania. Ja mam arytmię. Wanda nie mogła po prostu przeżyć. Wspaniała kobieta. Ja muszę się przyznać, że przy tych solowych spinaniach to miałem takie zawsze chwile badań najtrudniejsze. Zresztą takie kiedyś podchodzi pod ściany. Przeważnie to się odbywa późno wieczorem, bo dopiero trwają warunki lodowe się robią gdzieś koło północy, to długo trwa. I człowiek stoi pod ścianą i właśnie ma taką możliwość, no w tą bazie siedzą chłopcy, popijają herbatkę, można wrócić, nie? I to jest taki moment najtrudniejszy właśnie, bo jak na przykład już podjąłem decyzję, że wchodzę w ścianę, to wtedy już była to konieczność, już nie miałem wyjścia, bo trzeba było tylko się skupić, wtedy jest pełna już tylko pragmatyka działania i tylko, żeby wyjść ze ściany. Natomiast jest ten moment taki zawany, czy jak myśli wejść, no wejść, nie wejść. No, raz mi się zdarzyło, muszę się przyznać pod człowiek, że mnie koledzy od tego zamiaru odwlekli w ten sposób, że też tak się wyszedłem na czoju, wyszedłem normalną drogą, potem chciałem iść na nową drogę. Samotnie już wyszedłem, spakowałem się, wszystko, byłem gotowy. A poszedł taki, to też jest jedno kolega, to miał wpływ na mnie psychiczny i w końcu mnie wziął z powrotem do Messi, się upiliśmy i zginęłem. Ale to raz się zdarzyło, ale na ogół jednak
wysuwałem pewną zaciętość, która to jest konieczność, to, ta konieczność to wynika z tego, że człowiek chce coś osiągnąć, bo to nie wiadomo, że to się odbywa w ciszy, nikogo nie ma. Strasznie się pracuje dla siebie, bo to można, że tak powiem, tą wolność swoją poszerzać. Nie umiem tego powiedzieć, ale w sobie. Zresztą w ogóle środowisko nasze, zawsze mało było dosyć zwolennikiem wolności, przeciwnikiem wszelkich wojen. No, takie trochę pacyfistyczne można powiedzieć, bo my doszliśmy do tego, można w inny sposób sobie adrenalinę dodać, niż próbować kogoś tam zastrzelić. W ogóle nie wiem, jak można do kogoś mierzyć z karabinu. To dla mnie w ogóle nie. I właśnie chyba, jak się ktoś napije, albo musi jakąś filozofię doktrynę pompuje w głowę, bo zdrowy, normalny człowiek nie wyciągnie broni, żeby strzelać do drugiego. No, jak imię czek, prawda? W związku z tym całe nasze środowisko było zwykle undergroundowe, takie trochę oporne. Wystarczy przypomnieć niektóre nazwiska, którzy działali w podziemiu. Także wolność jest nam bardzo bliska.